No dobrze, zaczynamy sobie od czystego projektu. Wybieramy sobie opcję dźwięk, mikrofon. W ten sposób mamy czysty dźwięk samej gitary, bez żadnych presetów. Wybieramy sobie wejście i jako wejście mamy dwie opcje, Scarlett 1 lub Scarlett 2. W przypadku tego interfejsu wejście numer 2 jest wejściem gitarowym, wejście numer 1 jest wejściem mikrofonowym. Teraz poniżej mamy opcję wtyczki. I z listy rozwijanej wybieramy taki efekt jak Amp Designer. Otwiera nam się takie okno. Widzimy, że po lewej mamy dużą głowę gitarową, po prawej mamy kolumnę i przyłożony do niej mikrofon. Każdą z tych opcji możemy sobie dowolnie edytować. Więc aby znaleźć swój idealny dźwięk, wybieracie najpierw opcję Model i zaczynacie od góry. Patrzycie na razie gotowe presety, który jest najbliższy waszemu sercu, że tak powiem. Dobrze, powiedzmy, że ja wybrałem sobie ten, który nazywa się Studio Amp. I to jest jakby cały model tego wzmacniacza, czyli głowa i kolumna i mikrofon. Teraz, jak widzicie, dalej obok po prawej mamy opcję Amp, kabinet i mic osobno. Więc skoro wybraliśmy głowę i ta głowa pasuje mi dźwiękowo, przechodzimy teraz do kolumny, czyli kabinet. Widzimy, że mamy akurat wybrane Studio 1X12, czyli 1/12-calowy głośnik. Kiedy to rozwiniemy, okazuje się, że mamy wszystkie opcje z poprzednich modeli. I również zaczynamy od góry i szukamy dźwięku, który teraz najbardziej nam pasuje. Ten, widzimy, jest bardziej przymulony w porównaniu do tego oryginalnego. Zależy, jakiego tonu szukacie. Ok, powiedzmy, że mi pasuje ten. Mamy wybraną głowę, mamy wybraną kolumnę, czas na mikrofon. Tutaj mamy standardowe mikrofony. Na przykład kondenser, czyli pojemnościowe, dynamic dynamiczne i ribbon, czyli te wstążkowe. Dynamic 57, jeżeli się nie mylę, to jest dokładne odzwierciedlenie mikrofonu Shure SM57, czyli najbardziej popularnego w całej produkcji muzyki. Więc ja sobie wybiorę to właśnie ten mikrofon. I jak widzicie, mamy też pozycję tego mikrofonu względem kolumny. Czy ma być bezpośrednio na środku głośnika, czy troszkę bardziej do boku? Czy ma być przy samej siatce głośnika, czy trochę odsunięty? Widzicie, jak się zmienia? Ok. I jak dla mnie to jest gotowe. Poeksperymentujcie sobie z tymi wzmacniaczami, z kolumnami, z mikrofonami, a teraz przejdziemy sobie do samych efektów. Jako drugą wtyczkę wybieracie sobie pedalboard i po prawej macie do dyspozycji wszystkie dostępne efekty w GarageBand. Dodatkowe efekty możecie sobie pobierać za darmo lub instalować darmowe wtyczki. Pokażę Wam tylko ze trzy przykładowe. Dorzucimy sobie kompresor. High Drive, podejrzewam, że to jest standardowy booster, tak jest. Ale bardzo delikatny. I możemy sobie dorzucić na przykład chorus. Tych efektów oczywiście jest dużo, dużo więcej, bo możecie pobrać sobie darmowe dodatkowe wtyczki.
Mam nadzieję, że tym filmem chociaż trochę pomogłem Ci w wyborze. Jeżeli jeszcze się nie zdecydowałeś, czy kupić wzmacniacz, czy interfejs, a może chcesz zmienić swój wzmacniacz na interfejs, daj znać w komentarzu. Dzięki wielkie, trzymajcie się, hej!